Cześć Boże. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry. <grywa> Dziś o kobiecości z naszym gościem Dorotą Pastuszak. Już znacie Dorotę bardzo dobrze, już wiecie, że można się jej radzić w różnych kwestiach. A że dzisiaj już dawno zapowiedziany odcinek, właśnie o kobiecości, to dzisiaj. Zresztą też obiecany odcinek. Obiecany odcinek. Tak, odcinek od obiecany odcinek, trochę cieplej już mamy, więc jest Ale szukałyśmy w ogóle... właśnie kobiety takiej Tak, widzicie i wszystkich maltretuję, żeby podłączali mikrofon, a ja zapomniam. Dobra, już podłączam. Ale no tak, specjalnie. tak specjalnie. No właśnie, takie są kobiety. I to jest dla nas piękne też, prawda? Że tak. z jednej strony jesteśmy odpowiedzialne, Bardzo. tak ogarniamy wiele rzeczy, troszczymy się o dom, o swoją pracę zawodową, o wiele różnych aspektów, a z drugiej strony jest w, nami, w nas zawsze taka dziewczynka, która zapomni o mikrofonie. Tak, ale poza tym wiecie, a propos tego ogarniania i w ogóle, to jeżeli ktoś twierdzi, że można się pozamieniać kobieta z mężczyzną, no nie do końca się da, ponieważ e, spojrzenie, taki drobiazg, kobieta. Jak ja patrzę na Was teraz, oczywiście Was nie widzę, ale jakbym sobie Was wyobraziła, to ja widzę, co Dorota robi, widzę, co się dzieje za oknem, a mężczyzna nie widzi. Mężczyzna musi zrobić wiu. Dlatego, jak mężczyzna się ogląda za yy, kobietą, to wszyscy to widzą. A my się możemy oglądać za mężczyznami i nikt tego nie widzi. To jest prawda. Mamy tak, mamy yy, inaczej mamy skonstruowane oczy, to nie jest jakiś mit, po prostu mamy, yy, My widzimy tak, Szeroko, ale nie widzimy aż tak daleko, a mężczyzna widzi długo daleko. Pierwotne są wskazania, czyli mężczyzna musiał upolować, a kobieta musiała ogarnąć. Czegoś nie rozumie. Czego? No. Ale takiego kobiecości. o, kobiecości, no, o tak. kobiecości, dokładnie. No po co nam tu mężczyźni w tym odcinku? No bo żebyśmy się hmm. na nauczyli kobiecości. To jest racja, żebyśmy ich edukowały, a z hmm. drugiej strony zobaczcie dziewczyny to, że my jesteśmy Cześć? kobietami, to wiemy w kontekście do mężczyzn, w odniesieniu do mężczyzn. Bo gdybyśmy. Tak samo jak mamy różne skrajne emocje, mówimy miłość, od miłości do nienawiści, krótka droga. No Ale tak. skąd byśmy wiedziały, że miłość to miłość, gdyby nie było tej drugiej skrajności, mhm. nie? Więc my jako kobiety potrzebujemy mężczyzn a oni potrzebują nas po prostu tak? no to ja też to, to rozumiem <śmiech> <śmiech> ale nie zapraszałyśmy ich tutaj to, ale, ale... mogą oglądać przecież to też dla <laughs> nich prawda? nawet mamy nadzieję <laughs> mamy taką nadzieję no ja rozumiem tak stroimy się dla mężczyzn tak e, pracujemy dla mężczyzn rodzimy dzieci dla mężczyzn to chyba nie tak mm, dojrze, nada, no i że nadal no chyba nie tak. No nie tak. No właśnie. Trajemy się dla siebie. No. Tak. Najpierw. Malujemy po, się dla siebie. Tak. E, no i co tam dalej mówisz? Pracujemy. Pracujemy. Pracujemy dla siebie, tak. tak Przede jest. wszystkim. Dzieci rodzimy dla małżeństwa. <laughs> no dzieci dostajemy na wychowanie, no, po więc no, po, prostu, no, po prostu tak. tak. One, one nam są by... Tak, tak, one nam są dane i zadane, nie? Tak. Nie są własnością dzieci, to trzeba pamiętać. Ani mamusi, ani tatusia własnością dzieci nie są. I zobaczcie, i nawet dlatego w tych wszystkich naukach małżeńskich, czy jakichś kursach, rekolekcjach dla małżeństw, zawsze jest mówione o tym i mówi się, żeby kobieta pamiętała o tym, że to mąż jest najpierw. I mąż jest na całe życie, tak długo jak będziemy żyć, a dziecko jest na ileś lat. A w takich, tak, w takich kwestiach tak. No, dziecko Prawda? wychodzi z domu. Dokładnie. W końcu. Dokładnie. Prawda, mamusia? <laughs> Wychodzi z domu. A mm. no, ja to zawsze myślałam sobie, że kobiecość to po prostu wygląd też kobiety. Także trzeba o siebie zadbać. Wiesz ja żartowałam, że dla mężczyzn oczywiście. Ale żeby... Obożnie się zrobiło. Żeby, Dobrze. 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 Żeby, żeby być ładnie ubranym, że kobieta jak przychodzi, no oczywiście mężczyzna też, ale dzisiaj mówimy o kobiecości, że ma pachnieć, że dziecko, które Idzie z tą kobietą, ma wyglądać ładnie i czysto. To znaczy, ja mówię, yy, mhm. ze swojego podwórka, tak? Ja byłam bardzo zadowolona, mhm. jak miałam sukieneczkę i taką samą miało moje dziecko. Mhm. I, i, I wtedy się czułam kobietą, tak? Buciki wysokie, mała torebka, i szłam na spacer, czy z wózkiem, czy tak. Czułam się kobietą. I faktycznie, jeżeli mężczyźni zwracali uwagę, albo gdzieś tam słyszałam, że fajna babka, czy fajna mama, to takie dowartościowanie, tak własnej osoby jeszcze do tego. Ale no co, w pracy, w pracy też starałam się, zawsze jakoś tak wydawało mi się, że ten personel powinien być ładnie ubrany. To, że ma być przyjemny dla pacjentów czy pacjentek. I to, że ma to być jest higieniczny, I tak, prawda? To Bo wiesz, powinien aspektów. być dla oka, tak? Ja się mm -hmm. bardzo dobrze czułam, jak podchodziłam do pacjentki pacjentka mówiła, ale siostra ma piękne paznokcie. Mm -hmm. I to ja już, ja już ją lubiłam bardzo. No to jest ciekawy ten. I zobaczmy te fartuszki, prawda? Do dzisiaj są, że te damskie, kobiece fartuszki, czy pielęgniarki położne, czy lekarki, to mają troszkę inne. Często mają wcięcie często mają inny krój, inny fason, bo dzisiaj już można sobie na to pozwolić. A jakby nie było, to ja po prostu miałam szyte fartuszki, ja miałam sukienki szyte no z kokardami, z tyłu ogromnymi. I inne atrybuty wyróżniały Ciebie też od innych kobiet, prawda? Bo zobacz, śminka no tak. na ustach, to co powiedziałaś, hmm, paznokcie pomalowane. Tak. Oczywiście Chociaż wtedy, kiedy wolno, można. Tak. Nie wolno było, bo u nas pracy położna nie mogła mieć paznokcie pomalowanych, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że nigdy się do tego nie dostosowała. Zawsze miałam no dokładnie, ja pamiętam, słuchajcie, jak rodziłam moje pierwsze dziecko mhm. i prośba była o to, żeby zmyć paznokcie. To nie było tak strasznie dawno temu, czyli zmyć lakier z paznokci, ale pamiętam, że się uparłam i tego nie zmyłam, oczywiście to ta moja potrzeba bycia kobietą e, cały czas gdzieś tam wybrzmiewała w tym moim zachowaniu. Ja dzisiaj rozumiem dlaczego, że mm -hmm. pewne rzeczy się obserwuje mm -hmm. po paznokciach. Tak. Ale dzisiaj też nie jest tak prosto zmyć paznokcie, bo bardzo często tak. prawda, mamy rozwiązania trwalsze niż na kilka dni i takie, których sobie same na przykład w domu nie zrobimy. Tak, zgadza się. Są inne czasy po prostu. Dokładnie, tak? są inne czasy. Ale kobiety są kobietami cały czas. Tak. I zawsze wracam do mojego dziadka, tak, bo ja nieraz się zachwycałam że się na spacer pamiętam i ja mówię, popatrz, jaka piękna kobieta, uh -huh. a on mówi, wiesz, e, to tak brzydko zawsze Ech. mówił, tak, ale nie Ech. będę powtarzać, mówię, że to, co jest na zewnątrz, to też nie świadczy o niej, tak, bo ta kobieta powinna zdjąć ten płaszcz, czy coś? I wtedy widać, czy kobieta jest zadbana. Że nie to, co najpierw. wiesz. używał tak brzydkich słów, używał, czy nie? E, nie, nie używał tam, brzydkich tak, słów, bo on tylko mówił, że przy twarzy struja gdzieś tam z łopatą stój. Mhm. Że tak było. Tak, się... Powiedzenie, tak Tak, nie, tak. tak, tak nie tak, mogłam tak, tak. Tak. tego powiedzieć, bo tam są cztery litery brzydkie. Mhm. No, no dobrze. <laughs> ale, ale wiesz co, myślę, że w tym jest tak, bo to są takie powiedzenia, które czasami wprowadzają um, taki zamek w naszych głowach i my później funkcjonujemy według takich powiedzeń, że na przykład chłopaki nie płaczą, a kobiety mhm. to coś tam, prawda? No tak, tak. A z drugiej strony w tych porzekadłach, przysłowiach jest też i dużo mądrości, mhm. są i takie, które są naprawdę bardzo prawdziwe. Bo, co to znaczy być kobietą? To, że dzisiaj się pomalowałyśmy szminkami, które są bardziej widoczne, na przykład, absolutnie jest atrybutem kobiecym. Ale czy to świadczy o naszej kobiecości? Nie do końca, mm -hmm. prawda? Tak. Nie Bo to jest końca. to, co ty powiedziałaś. Kobietą jesteś od wewnątrz na zewnątrz. Tak. A ja, jak sobie jeszcze myślę w ogóle o kobiecości dziewczyny, to mi przychodzi do głowy ta definicja człowieka, że człowiek, jako człowiek, to jest istota duchowa, która jest obdarzona. Wolą, rozumem i y, sumieniem, czyli ma duszę, mhm. y, ale też obdarzone jest ciałem, czyli ubrane jest w ciało, w ten garnitur mhm. ziemski, który tak. mamy. I teraz ja czasami pracując z kobietami, z różnymi się spotykam mhm. z takimi, które uczą się podstaw pielęgnacji, podstaw mhm. makijażu, żeby mhm. po prostu o siebie zadbać. I robić to świadomie, tak żeby sobie nie szkodzić, a jednocześnie podkreślić to, co chcą podkreślić. I czasami są panie, które uczą się makijażu w kolorach nude, czyli, mm -hmm. czyli uczy się makijażu, którego nie widać. Mm -hmm. Tak? Bo taka jest intencja. Up, no dokładnie, mm -hmm. dokładnie. A z drugiej strony są też panie, które trzeba nauczyć, poza świadomą pielęgnacją, troszeczkę stanowania i zejścia w drugą stronę. Mm -hmm. I, I to jest i taka kobieta, i taka kobieta jest kobietą. I teraz yy, nie możemy na przykład, bo są też takie panie, które uczą się tego nudowego makijażu i mówią, yy, że ważne jest to, co jest wewnątrz w człowieku. Że to ją definiuje, to o niej świadczy. Ale no, mamy też ciało. Więc nie możemy tylko myśleć o o sobie jako istocie duchowej, która mhm. ma tą duszę i na przykład intelekt mhm. swój rozwijać, no, ale mamy ciało zadane przecież. Chociaż Chociażby święta Hildegarda Dokładnie. mówiła, że ciało mamy na wypożyczeniu i trzeba o nie dbać, Dokładnie. bo trzeba je oddać. Ujmy. Mało tego, mówimy, że to jest świątynia ducha świętego tak. w kościele. Przecież taka jest też definicja naszego ciała. I mamy je jedno. Mhm. To nie jest coś, co my sobie możemy wymienić, zamienić, zmienić. Więc od urodzenia... Do końca naszego ziemskiego życia jesteśmy w tym samym ciele, i wydaje mi się, że tak jak kobiecość się zaczyna od jednej komórki, i potem jest w każdej naszej komórce, y -hmm. prawda? Y -hmm. Nie ma znaczenia, jakbyśmy się ubrały, co byśmy w naszym ciele fizycznie zmieniły. No tak DNA mamy, że jesteśmy Dokładnie. kobietą. W każdej komórce naszego ciała y -hmm. jesteśmy kobietą. I ta kobiecość wydaje mi się, że wychodzi, że, że to jak. jak to, kim jestem, krzyczy tak głośno, że nie ma znaczenia. Co Ale niektórzy ubiorę. chcą tak. za zabić to. Dokładnie. Bo mówią: Ja się spotykam w kościele, to, to muszę to powiedzieć, tak. że jeden ksiądz taki do mnie mówi: Ty już jesteś w kościele, to już powinnaś zejść z tego blichtru. Ja mówię: Ale z jakiego blichtru? Powinnaś przestać się malować, przestać się dobrze ubierać, przestać hmm. farbować włosy. Ja mówię: A Co, ty, ja mam być sierota? Ja mówię: Czy co. Hmm. Mówię nie tędy tak. droga, przecież Pan Bóg to wszystko dał, to wszystko jest w Piśmie Świętym, no mam Absolutnie. dbać o siebie. I też trzeba pamiętać, że podejście, jaką mnie, Panie Boże, stworzyłeś, taką mnie masz. Większość kierowników duchowych, jak jeżeli nie wszyscy, mówią, że jest podejściem grzesznym. Mhm. Niegrzecznym, a grzecznym. Ale grzecznym. Ponieważ za, zakłada, że nie chce pracować nad sobą. A dokładnie. I a... Często to taka pycha i lenistwo jest ukryte. I taka pójście troszeczkę na łatwiznę, tak. prawda? Mhm. Bo zobaczcie, człowiek od początku do końca jest stworzony do rozwoju. I nawet. A ty to wiesz najlepiej, Haniu, bo ty jesteś położną z wykształcenia i wiele lat pracowałeś w zawodzie położnej. O, całe Dobra, życie. Całe życie. Dziecko, zobaczcie, może. rozwija się od połączenia jednej i drugiej komórki, czyli są tylko dwie komórki, które się spotykają i potem jest nieustanny rozwój. Rozwój, roz... kształtują się mhm. narządy, to się wszystko namnaża, ale jak się urodzimy, to dalej się uczymy i rozwijamy. Uczymy I w tym dzieciństwie to widać, życie. prawda? Ale słuchajcie. Mi się na przykład kojarzy z kobiecością kobieta, jak się porusza, z jaką gracją podaje rękę, mm -hmm. jak mówi, jak się zachowuje przy stole, forma, jak idzie po ulicy. To czasami się patrzę i ja sama podziwiam, mm -hmm. bo ona jest. Kobieta jest kobietą, ko, tak. tak. Mm -hmm. Bo jak idzie sobie Idzie gdzieś tam, tak, tak właśnie, jest. ciężko. <gry> nawet gdyby miała nie wiadomo co na sobie, bo ja mówię o zewnętrznych ale tak, torba na ramieniu, duża torba, mhm. jakieś coś tam, sukienka dotąd, tam coś jeszcze. Nie chcę nikogo krytykować, absolutnie. Mhm. Mówię o kobiecości. Mhm. Ale jak idzie dziewczyna z taką gracją i naprawdę jest. Ona miło, może na mieć nie te same rzeczy na sobie. Tak, 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 tak tylko tak, po prostu tak, jest w niej to to dla coś. mnie. Jest to to dla mnie jest to kobiecość. Tak. tak. Bo jeżeli tak. ktoś by powiedział tylko o tym, że to z wyglądu, że wygląd albo jest ładna i kobieca, albo nieładna i niekobieca, to by było bardzo fałszywe, bo zobaczcie, ile mamy pięknych, kobiecych kobiet tak. na wózkach inwalidzkich. No, ile otyłych, pięknych kobiet tak. widziałam. Naprawdę tak. pięknych. Naprawdę pięknych, tak. chorych, schorowanych kobiet, które tak. są. Piękne i kobiece, które są przykute do łóżka, a nadal są piękne i kobiece. Więc tak. y, trzeba pamiętać, że to jest coś, co mamy w sobie, ale to, co Doryta mówiła, co trzeba wyciągnąć też na zewnątrz, tak. chociażby przez sposób mówienia. Troszkę dać z siebie, tak, tak. tak. Żeby tej kobiety tak. W kobiecie było tak. naprawdę tak. dużo. Tak. Ja sobie mi zawsze przychodzi na myśl w tej sytuacji, kiedy myślę o kobietach takich niestandardowych, nietypowych, które nie miały tych atrybutów typu szminka czy sukienka, taka czy mhm. inna, matka Teresa z Kalkuty, święta, tak? Mhm. Teraz. Trudno odebrać jej kobiecość, kobiecość. tak? No, ale ta te, ma, mała Tereska. Tak, tak, tak. Zamknięta w klasztorze, jej to dopiero jak popatrzycie na zdjęcia, trudno odebrać kobiecość. Dokładnie. I to są takie niezwykłe zresztą, nawet jak te, bo ty wspominałaś na początku, Patrycja, postaci biblijne, tak my mhm. się my zerkamy tam to jest e, źródło, gdzie możemy dowiedzieć się i sprawdzić, co to znaczy być kobietą. Kobiety mhm. były odważne, tak. kobiety były silne. Kobiety ratowały miasta, tak? Ratowały cały lud, przecież Dokładnie. Estera uratowała cały lud, cały Izrael został tak. przez królową Esterę uratowany, która zadbała przepięknie, była tak piękna, że, że powaliła urodą i sobą, bo, nie, tak. bo to nie była tylko uroda i nie była to głupia dziewczyna, po prostu była niezwykle mądra, rozmodlona. Dbająca o siebie, która zawojowała, byśmy dzisiaj powiedzieli świat. Judyta, która była wdową przecież, tak. tak. Zobaczcie, to też jest piękny taki przykład, bo tam znajdziemy odpowiedź, jaka powinna być młoda kobieta, dojrzała kobieta, w takim stanie, w innym stanie, z takim powołaniem, mm -hmm. z innym. Tak, bo to kobiecoś, jest piękna. To nie znaczy mieć ładną buzię. Tak, nie. choć to... miło by było, ale <laughs> tak. Ale <laughs> każda modał, że każdy może być piękny, tak? Ja się absolutnie z tym zgadzam. Wiecie dlaczego? Tak sobie myślę: zobaczcie, tak nas Pan Bóg stworzył, że każdy jest inny. Ale i z najpiękniejszą buzią można tak o siebie nie zadbać, Dokładnie. że będzie się brzydką i nie kobiecą. Dokładnie tak. I to tylko od nas tak naprawdę zależy. Czyli tak naprawdę. Znowu to, kim jesteś, krzyczy tak bardzo głośno, że nie ma znaczenia, co zrobisz, więc znowu zadbać o to, jak ja się czuję jako kobieta, mm. prawda? Pokochać siebie. Ja pamiętam, jak obserwowałam, jak się zmienia moje ciało, jak, jak wraz z wiekiem, z urodzeniem dzieci, no widzimy te procesy, prawda? Które zachodzą w nas i pamiętam, jak wiecznie na siebie narzekałam. I potem usłyszałam nastolatki, koleżanki moich synów, które na siebie narzekały. Hmm. I w tym momencie dopiero dotarło do mnie, że co zrobić, żeby w tym młodym wieku, kiedy to wszystko jest takie piękne młode, świeże jeszcze nieskalane, żeby się naprawdę nauczyć tym cieszyć, żeby się nie porównywać do nikogo, żeby I nie to co zrobić? Powiedz mi tylko, czy znalazłaś. Znalazłam na siebie sposób. To, to o tym sposobie na siebie, dziewczyny, bo już trochę gadamy. Za długo. Y, więc o tym sposobie na siebie w następnym odcinku. Okay. A z wami, tak, Kanoczko, z wami. Do zobaczenia. Tak, tak, pa, tak ja się pa. Zgadzam się. Ja najstarsza jestem, muszę się zgadzać. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień Z Panem Bogiem. Cześć, Pa. Do zobaczenia.